Zimna wojna już za nami, ale warto przypomnieć sobie tamte czasy i pewien strategiczny bombowiec. Zbigniew Urbański, zapraszam na ciekawostki Twardego Resetu. Avro Vulcan był odpowiedzią brytyjskich inżynierów na potrzebę stworzenia strategicznego bombowca nuklearnego, którą sygnalizowało w latach 50. dowództwo RAF. Rosnące napięcie po obu stronach konfliktu sprawiło, że w owym czasie dobrze było mieć kartę przetargową w postaci strategicznego bombowca nuklearnego. Właśnie dlatego powstał Avro Vulcan, jedna z najbardziej zdumiewających maszyn czasów zimnej wojny. Brytyjczycy posiadali co prawda w swoim arsenale nowoczesne, ale lekkie bombowce English Electric Canberra. Jednak zapotrzebowanie obejmowało znacznie większą maszynę. Chęć wykorzystania tak skutecznej broni odstraszającej, jaką w tamtych czasach były bomby atomowe, sprawiła, że brytyjskie lotnictwo potrzebowało znacznie większego bombowca o wydłużonym zasięgu. Tak powstał Avro Vulcan. Układ konstrukcyjny skrzydła tego samolotu to tak zwany układ Delta. Wyposażono go w 4 silniki Bristol Sea Delay Olympus, zabudowane w gondolach skrzydeł. Pozwoliły one maszynie na rozpędzenie się do 912 km na godzinę na wysokości około 14 km. Zasięg tej ważącej do 93 ton maszyny to 4300 km. Jeśli na pokład zabrało się mniejszy ładunek, zasięg wydłużał się nawet do 7400 km. Na swoim pokładzie Vulcan mógł przenosić do 9,5 tysiąca kg konwencjonalnych bomb. Głównym powodem powstania Vulcana nie było jednak przenoszenie zwykłych bomb. Samolot ten od początku projektowany był z zamysłem przenoszenia taktycznych ładunków nuklearnych. Pierwsze wersje były zdolne do przenoszenia jednej brytyjskiej bomby wczesnej produkcji. Następnie zastąpiono te ładunki nowszymi rodzajami bomb, a nawet amerykańskimi balistycznymi pociskami rakietowymi GAM-87 Skybolt. Oczywiście nadzieniem każdej z tych broni była głowica nuklearna. Od początku 1952 roku do 1965 roku wyprodukowano 136 samolotów Avro Vulcan. Służyły one aż do 1984 roku, kiedy to ich rolę w brytyjskim lotnictwie zaczęły stopniowo przejmować samoloty wielozadaniowe. Pod koniec swojej służby, w obliczu deficytu tankowców powietrznych, zdecydowano się przerobić 6 Vulcanów na latające stacje paliw dla innych samolotów. The Spirit of Great Britain, bo taki przydomek otrzymał Vulcan, wykorzystywany przez RAF jako maszyna pokazowa, latał aż do 1992 roku. Wtedy to, na skutek cięć budżetowych, uziemiono ten samolot. Na szczęście w 2007 roku pasjonaci lotnictwa przywrócili go do życia. I bardzo dobrze, bo miło popatrzeć na tak potężną i piękną maszynę. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.